Polsce mamy prawie 2 miliony wędkarzy, chociaż zrzeszonych jest około 700 tysięcy osób. Właśnie dzisiaj mamy wyjątkowy odcinek o wędkarstwie, ale pokażemy też stawy, na których hodowane są ryby, a potem dowiemy się czegoś ciekawego o tym, jak wędkować. Zapraszam na program Podróże po Wielkopolsce. Pierwszym przystankiem na trasie naszej podróży są stawy hodowlane w okolicach Miłosławia. Blisko 40 płytkich zbiorników zajmuje powierzchnię około 220 hektarów. Jakiego typu ryby tutaj hodujecie i na jakie potrzeby? Głównym gatunkiem hodowanym na naszych stawach jest karp, ale także mamy dodatkowo gatunki polskie cenne, takie jak szczupak, sandacz, sum, płoć, leszcz, amur. Ile trwa hodowla ryby takiej do sprzedaży albo do łowienia? Cały cykl hodowlany trwa 3 lata. Od momentu wylęgu do momentu, kiedy trafi na stoły lub na łowiska, nasze ryby zmieniają siedmiokrotnie swoje jakby bytowanie w stawach. Są od wiosny do jesieni na stawach letnich, później są przetransportowywane, odławiane na stawy zimowe, po czym w trzecim roku na wiosnę trafiają na łowiska. Możemy tu spotkać czaplę siwą, czaplę białą, a także kormorana czy perkoza. Od kilku miesięcy wraz z parkami krajobrazowymi prowadzony jest program odnowienia na tym terenie rybitwy rzecznej. Na jednym ze stawów znajduje się platforma, w której gniazdują. Udało się w tym roku ponad 20 piskląt pozyskać z tej platformy. Wszystkie zostały zaobrączkowane u nas i no, miejmy nadzieję, że będzie coraz więcej. Także nie odżegnujemy się od, mimo że ptaki wyrządzają nam dosyć liczne straty, no mimo wszystko jednak staramy się te, które możemy, gatunki ratować czy utrzymywać tutaj. To miejsce jest przepiękne turystycznie, ale rozumiem, że obiekt jest zamknięty raczej dla turystów. Nasze obiekty są to obręby hodowlane. One już z przepisów wynika, że są raczej zamknięte. Chociaż no, jesteśmy otwarci na turystykę fotograficzną. Mamy bardzo dużo zapytań, dużo chętnych, chcących fotografować na naszych stawach. Staram się nie unikać ich, jeżeli mają chęć, tylko no to w jakiejś tam ograniczonej ilości pozwalamy na bytowanie na tych naszych stawach. Jak to możliwe, że stawy rybne są tak blisko Miłosławia? Miłosław ogólnie był położony w takiej dolinie bagiennej. I pierwsze stawy tu już powstawały no, grubo ponad 100 lat temu. Poprzednim właścicielem Miłosławia, taki agronom, zaczął jakby te bagna poskramiać. I tutaj jesteśmy na jednym z najstarszych stawów i po kolei jeden po drugim aż do samego Miłosławia, żeby osuszyć jakby tereny czysto miejskie, a przy tym jeszcze wykorzystać to do hodowli ryb. System stawów tak zwany paciorkowy, czyli jest od najwyższego miejsca, gdzie jest najwyżej położony staw i później każdy kolejno o jakieś tam parę centymetrów poziom idzie w dół. I wtedy można je i napełniać, i spuszczać. Chociaż niestety no, nie możemy sobie wyłączyć jednego stawu, że jeden staw sobie spuścimy, cała reszta zostanie. Niestety to jest taki minus tego jakby systemu paciorkowego, że przy spuszczaniu jesiennym musimy zaczynać od końca i po kolei sukcesywnie jeden po drugim spuszczać. Inaczej się tego nie da. I tak samo przy napełnianiu też. Jeden po drugim. Jak na samym początku brakuje już wody, no to niestety na samym końcu już nie dostaniemy. Z Miłosławia przemieszczamy się w okolice Zaniemyśla i Kurnika, gdzie znajduje się kilkanaście stawów wędkarskich. Po drodze, tuż przed Środą Wielkopolską, odwiedzimy mini zoo. Właściciel wraz z pracownikami opiekuje się kucykami, kozami, są także alpaki, choć największą atrakcją jest rodzina kangurów. Najmniejszy z nich przyszedł na świat wiosną tego roku. Hotel nasz znajduje się na uboczu, otoczony jest pięknym ogrodem. Można sobie spędzić czas na łonie natury. Mamy oprócz tego ciekawe mini zoo z ciekawymi zwierzątkami. Mamy sporo klientów zaprzyjaźnionych, którzy przyjeżdżają z dziećmi, aczkolwiek nawet
osoby starsze bez dzieci też nasze zwierzątka pokochały. Także mamy sporo takich gości milusińskich, którzy kochają przyrodę i zwierzęta też. Mamy kozy, alpaki, konia, osła, no i gromadkę, rodzinę kangurków. Jest to taka rodzinka.pl. Jest ojciec, matka i mają potomstwo już kangurek. Dwuletni kangurek urodził się i mam tegorocznego też. Pomiędzy Kurnikiem a Zaniemyślem znajduje się 12 jezior, na których można łowić ryby. Jednym z najciekawszych jest łowisko Jeziory Wielkie, którym zarządza Piotr Janusz. Jest to naturalne jezioro o powierzchni 68 hektarów, gdzie występuje bardzo duże pogłowie karpia, jamura i ryb drapieżnych. Zorganizowaliśmy to łowisko z Gospodarstwem Rybackim Miłosław w 2006 roku na specjalnych zasadach, dlatego żeby chronić te najcenniejsze gatunki, które tutaj są, czyli ogromne karpie, amury, sandacze i sumy, które traktujemy jako ryby sportowe. Nie wolno ich zabierać z łowiska. Wszystkie ryby, które się złowi, należy bezpiecznie odhaczyć i wypuścić z powrotem do wody. Można zabierać ryby pospolite, jak leszcze, jakieś inne ryby zgodnie z regulaminem sportowego połowu ryb, ale te najcenniejsze gatunki i najbardziej waleczne należy wypuścić. Karp sportowy, ponieważ to jest ryba, która ma ponad 20 kilo. Te ryby są bardzo cenne. One się nie rozmnażają w naszych naturalnych warunkach. W związku z tym one są wpuszczone do tego jeziora i one dorastały w tym jeziorze. Karp, który ma 24 kilo, musi tą wagę osiągnąć przez blisko 30 lat. Więc to jest łowisko, tak jakby powiedzieć, dzikie. Dzika woda. I dlatego zupełnie jest inna satysfakcja. Tu się na taką rybę nieraz czeka kilka dni, nieraz tydzień, a nieraz jeszcze dłużej, ale jest satysfakcja taka, że się złowiło tą rybę, która jest po prostu w naturze. Ona to jest tak, by była w środowisku naturalnym. Dla jednych łowienie jest wyjątkowo nudnym spędzaniem wolnego czasu. Innym dostarcza wiele emocji. Tak jest szczególnie w przypadku wędkarstwa sportowego. W sporcie wędkarskim, karpiowym, który ja uprawiam, ryba ma cały czas szansę. Bo zawsze się może spiąć, wypiąć, zerwać zestaw. Ryba ma, to jest, walka jest równorzędna. Nieraz jest tak, że mniejsza ryba jest bardziej waleczna niż ta największa. Bo te duże karpie już nie są tak waleczne, po prostu są tak ospałe troszeczkę. I ten hol nieraz może wyglądać tak, że on wcale nie jest taki duży, a się kończy bardzo takim wielką niespodzianką. Się okazuje, że się wyciąga, załóżmy, rekord łowiska. Jeśli jesteśmy amatorami, to warto pamiętać, że aby łowić ryby, trzeba posiadać kartę wędkarską. Potem konieczna jest jeszcze opłata za łowienie na konkretnym jeziorze. Inaczej będziemy traktowani jak kłusownicy. I tu z pomocą przychodzi nam oprogramowanie dedykowane wędkarzom. Aplikacja Zimorodek powstała, żeby wyjść naprzeciw oczekiwaniom wędkarzy. I służy przede wszystkim do informowania o wodach w okolicy. Na bazie sygnału GPS jesteśmy w stanie ustalić, jakie akweny są w okolicy, czy możemy kupić zezwolenie, bo to jest jedna z głównych funkcjonalności tej aplikacji, czyli zakup zezwolenia o dowolnej porze, w dowolnym miejscu możemy kupić zezwolenie. Patrząc na wodę, decydujemy się, że chcemy w tej chwili łowić, ściągamy aplikację bądź uruchamiamy aplikację, kupujemy, w ciągu minuty jesteśmy w stanie dokonać zakupu zezwolenia. Aplikacja nie pokazuje, jakie dokładnie ryby żyją w akwenie, ale pokazuje, jakie są regulacje na danym akwenie, czyli jakie mają wymiary ryby, jakie są limity. Możemy sobie poszukać tutaj na przykład Łękno, najbliższy akwen z Gospodarstwa Rybackiego Miłosław. Wchodzimy w ograniczenia, możemy zobaczyć, że zabrania się nocnego połowu ryb z łodzi i z brzegu. I mamy wszystkie limity, które są, jeżeli chodzi na przykład o karpia, jeżeli jest zaostrzona ustawa o rybactwie śródlądowym, to one są na czerwono, żeby od razu wędkarz niezaznajomiony z przepisami na danej wodzie mógł szybko sobie zobaczyć, jakie są wymiary górne, czyli powyżej jakiego wymiaru ryba musi zostać wypuszczona do wody oraz wymiar dolny, poniżej jakiego wymiaru ryba musi zostać wypuszczona oraz limit połowu, czyli ile wagowo danego gatunku ryby można z tego łowiska konkretnego zabrać. Tak samo każda ryba ma określone tutaj swoje
regulacje, czyli można powiedzieć, że taki skrócony regulamin, od razu wędkarz może sobie zobaczyć, jakie są reguły na danym łowisku. Oczywiście kupując zezwolenie, akceptuje cały regulamin danego łowiska już bardziej szczegółowo. Czas spróbować swoich sił. Na pytania o to, jak zacząć swoją wędkarską przygodę, odpowie nasz gość, Tomasz Choremski. Czy z jedną wędką też można pójść na ryby? Jak najbardziej tak. Jeżeli się wie, jak łowić czy co łowić, jedna wędka w zupełności wystarcza. Mój dziadek mówił, że ryby łowi się głową, nie wędką. I to jest chyba ta zasada przewodnia. Nie dużo sprzętu, ale mało, ale poukładane odpowiednio w głowie. Tutaj mamy taką podstawową wędkę, od której powinien zacząć każdy wędkarz. Jest to tak zwany bat, czyli wędka teleskopowa. Ją się składa w ten sposób, że poszczególne elementy wyciągamy i te baty są różnej długości, od 3 do nawet 12 metrów. Tak dla początkującego ja sugerowałbym, żeby wybrać wędkę 5-6-metrową. To jest idealna wędka, żeby połowić gdzieś na wakacjach z pomostu czy z brzegu. Sam montaż zestawów, zestawem nazywamy żyłkę plus spławik plus wszystko, co mamy na tej żyłce pozakładane. Tutaj wystarczy żyłka. Jeżeli wędkę mamy 5-metrową, żyłka powinna być troszeczkę krótsza, bo podczas holu ta wędka się wygnie, w związku z tym będziemy mieli rybę gdzieś tam daleko, 0,5 metra krótsza żyłka. Na końcu jest zawiązany haczyk. Haczyk w zależności od tego, jaką mamy przynętę. Przynęty mniejsze będziemy zbroić mniejszym haczykiem, większe większym. No tutaj już jakiś sklep wędkarski powinien doradzić. Dalej jest ołów. Zadaniem ołowiu jest wyważenie spławika. Spławik mamy 2-gramowy, w związku z tym 1,8 grama ołowiu powinno być na żyłce. Ołów ma doprowadzić przynętę do dna, a jednocześnie zanurzyć spławik na tyle, żeby z wody wystawała tylko antenka. Wtedy, kiedy ryba podniesie ołów, spławik wyjedzie do góry, a jeżeli pociągnie za ołów w bok, spławik się zatopi i to jest właśnie sygnalizacja brania. Od tej techniki zaczynali praktycznie wszyscy wędkarze, to jest najprostsze, chwytamy i zarzucamy. Oczywiście w tej chwili nie wystarczy sama wędka, bo trzeba jeszcze rybę czymś przyciągnąć w łowisko, w związku z tym warto też sobie przygotować troszeczkę zanęty. Są różne profesjonalne zanęty w sklepach wędkarskich, dlatego dużo by o tym mówić, ale generalnie chodzi o to, żeby z tej zanęty zrobić kulę i wrzucić w miejsce, w którym będziemy łowić. Ona spowoduje, że ryby, które są gdzieś w jeziorze daleko, przypłyną i skoncentrują się w tym miejscu, w którym chcemy je łowić. Ostatni raz łowiłem, jak miałem 7 lat, czyli dawno, dawno temu. Mam nadzieję, że teraz mi pójdzie lepiej, bo wtedy się skąpałem w wodzie. O, proszę. Jest ryba. Zarybiamy te jeziora głównie szczupakiem, sandaczem, czyli drapieżnikami. Oprócz tego jeszcze lin, karp na niektórych, nie na wszystkich jeziorach, z czego sam karp i lin pochodzi z naszego gospodarstwa. Produkujemy go na stawach, następnie trafia tutaj do nas na jeziora. W niedalekiej przyszłości mam nadzieję, że będzie to jeszcze szczupak i jak przy odrobinie pomocy Matki Natury będzie również sandacz. Liczę, że niektórzy z Państwa złapią wędkarskiego bakcyla. W naszym programie to wszystko. Na kolejny program z serii Podróże po Wielkopolsce zapraszam za tydzień. Do zobaczenia.